Siemanko, jestem Waster, Cyfronomicon. Dzisiaj sprawdzę, bo w UK, w Wielkiej Brytanii, tu właśnie się pojawiło PlayStation Now Beta. Myślałem, że to będzie jakiś programik do ściągnięcia, czy coś w tym stylu, ale to po prostu zakładka w PlayStation Store się nowa pojawiła. Tu mamy PlayStation Now. Zanim rozpocznę, to mówię od razu, że ja jestem wielkim przeciwnikiem grania w chmurze. Dla mnie to jest spierdolina. Miałem nieprzyjemność parę lat temu testować OnLive, czy jak to się tam nazywało, i szczęśliwie zakończyła się sprawa z OnLive, także splajtowali, nikt tego nie kupywał. Po pierwsze są lagi, po drugie to nie wygląda tak, jakbyśmy to opuszczali fizycznie z naszej konsoli, z kompa, whatever. My to musimy streamować, czyli grafika jest, nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, a po trzecie ceny, i to my nie kupujemy gierek, tylko je wypożyczamy. I dzisiaj zobaczymy w ogóle na... jak to chodzi, na czym to polega. Ja mam neta 40 mega od Virgina. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Ale od razu muszę powiedzieć, że każdy wie, jak PlayStation Network chodzi. Tutaj potrafi gierkę paru gigową ściągać 2 dni. Mam nadzieję, że tutaj nic, nie będzie żadnych rabanów, no ale to się okaże. Tutaj są gry, które oni polecają, i 4,99 za XCOM. Za Drake'a oni chcą też 5 funtów, ale 5 funtów na ile to jest? Zobaczmy, Rent From... za 5 funtów na 2 dni. Oni są, kurwa, pierdolnięci w głowę. Uncharted 3 za 5 funtów na PlayStation 3. Można już znaleźć używkę w jakichś sklepach typu Cex czy Game, w tych takich grzebalniach, albo ogólnie na półce z używanymi grami. Oni za 2 dni sobie życzą 5 funtów, za 30 dni 8 funtów. Wypierdalać. Tu są po prostu gry, które oni tak polecają. Tu mamy Shadow of Colossus za 2,99, ale to było w plusie. Nawet nie wiem, co chciałbym sobie kupić, co chciałbym sprawdzić. Pamiętam, że jak grałem na OnLive, to tam był ten problem, że... no był lag. On nie był aż tak duży, ale był. No i to akurat ja grałem tam w Colina Derta i to było wyczuwalne strasznie, no grać się nie dało. O, mamy Alien Rage. Mam to na PC-cie, nie? Ale tu jest za 2,99, to pewnie na 2 dni. Ale zobaczmy jeszcze, co oni nam tutaj dali. Anarchy Rush Hour, nie mam pojęcia, co to jest, pewnie jakiś indyk. Anomaly, Wars on Earth, znam tą nazwę, ale też nie wiem, co to jest. Armageddon Riders, what the fuck is that? Też nie mam za bardzo pojęcia, ale już screen tam nie za bardzo mi ten podchodził. Powrót do przyszłości. To chyba grałem kiedyś na PlayStation. Nie wiem nawet, oni się chwalą. Aha, 173 gry możemy tutaj zobaczyć w górnym prawym rogu ekranu, że mają 183 gry już w swojej ofercie. No, konkurencja akurat do końca roku ma zrobić nam 100 gier, nie, z których nie wypożyczamy, tylko po prostu możemy sobie, jeśli je posiadamy ze starej konsoli, możemy sobie wsadzić do nowej. Tutaj nie chcę zaczynać żadnej wojenki, ale po prostu no, trzeba otworzyć oczy i zobaczyć, że ktoś nas rucha w dupę i to nie jest for the players. To mogłoby sobie być oddzielnie, ale... wsteczną kompatybilność mogliby nam dać. Ktoś na przykład nie ma tej gierki, to wtedy wchodzi sobie tutaj i jeśli jest na tyle głupi, żeby pożyczać gry za tyle pieniędzy, to wypożycza. I to jeszcze, żeby to były wypożyczane gry typu, że przysyłają mi pocztą płytę na ten tydzień czy miesiąc i ja potem odsyłam, bo tutaj tak w Anglii tak działa chyba I Love Films czy coś w tym stylu, tam się opłaca abonament i można sobie wypożyczać gierki, oni to przysyłają pocztą, potem my odsyłamy. Ale nie, tutaj jest streamowanie. I teraz Hamilton's Great Adventure. Nawet nie wiem, co to jest. Chciałbym wziąć coś takiego, że jest troszeczkę dynamiczne i wtedy byśmy zobaczyli, jak to śmiga. Tylko też nie chcę brać jakiegoś kupsztala. Namco Museum. To pewnie dobrze będzie chodziło. Ale oczywiście tego nie weźmiemy. Painkiller. Co oni mi tutaj wciskają? Nie wiem, czy to jest jakiś filtr. Tutaj jest filtr u góry, ja na słońce się, powiem wam szczerze, nie operuję tak jak na przykład na Xboxie i nie wiem jak to... O, jest. Najnowszy, ale... kurwa. Dobra, to już niech będzie od A do Z, ponieważ nie chciałbym, ja chciałbym te odrzucić, sfiltrować te indyki, bo indyki mnie nie interesują i nie mam zamiaru tracić czasu na nie.
Kupimy coś za 3 funty, co by Sony nie dać zarobić za tą spierdoloną usługę. Znaczy spierdoloną, ja już od razu z góry zakładam, czy spierdolona, ale zaraz zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w praniu. Final Fantasy 13, tam nie ma takiego ten... Galaga Legion DX, to jest bardzo fajna gra, mam na 360, polecam. God of War 3, tu nikogo... Heavenly Sword, ale tam nie było takiej dobrej grafiki, żeby... Żebyśmy... Znaczy ona była na początku dobra, teraz już nie jest. Killzone 2, Killzone 3, piątka. Jakby było Killzone 3 za 3 funty, to bym wypożyczył. Bo trójka mi się, powiem wam, podobała. Killzone 2 mi się nie podobała, ale trójka mi się podobała. A... Motostorm Apocalypse, ale dlaczego nie ma Motostorma tego? Pacific Rift. Apocalypse przecież to jest spierdolina. Ninja Gaiden... No trochę tych gierek tutaj wrzucili, tylko że no... Ja to robię tylko dlatego, żeby nagrać filmik, a tak to bym chyba nic stąd bym nie kupił, no nie ma takiej opcji. To jeszcze wypożyczyć, o mój... W to bym sobie zagrał, zapomniałem, że ten... Miałem to kiedyś kupić na 360 i zapomniałem w ogóle o tej grze. Ale jedziemy dalej, co oni mi tu za... Jakieś... No w sumie to starocie, bo to stare gierki. Jest trochę tych gier, na pewno się znajdą ludzie, którzy... Nie grali we wszystko i może sobie spróbują, chociaż mam nadzieję, że będą woleli sobie kupić starą konsolę i poszukać na jakichś internetowych aukcjach używanych gier i na tym lepiej wyjdą moim zdaniem. Co, już się kończą? To już wszystkie 173 gry przeleciałem, what the fuck? I nic nie znalazłem dla siebie, nic co by mnie ciekawiło, na pewno nie jest 173, co oni mi tu pierdolą. Nie chce mi się liczyć, ale dobra, szukamy czegoś za 3 funty. Oczywiście za 3 funty to same takie spierdolizny, w które nie chce się grać. Nie wiem co tu wziąć. Dragon's Dogma, Death Track. 5 funtów, nie chcę im płacić 5 funtów, bo to jest rozbój w biały dzień. Nie to, żeby nie było mnie stać czy coś w tym stylu, tylko bym się z tym chujowo czuł, że dałem się tak wydmuchać. I kupię Alien Rage, wypożyczę, nie kupię, wypożyczę za 2,99, oczywiście, że na 2 dni, noż kurwa. Zaczyna się, zobaczymy czy w ogóle odpali mi tą gierkę. Ja ściągnąłem już teraz sobie słuchawki ze łba, bo to już zaczyna być mało śmieszne. Niewiele się pomyliłem, tak jak mówiłem na początku, że to jest spierdolizna. Nie wiem, czy to dlatego, że to wczoraj się pojawiło na rynku i może teraz wszyscy grają, czy coś w tym stylu. Teraz to w ogóle do sklepu nie mogę wejść. Kurwa twarz, what the fuck is going on? A ja nagrywam. Nagrywam. Chciałem wam pokazać PlayStation Now. Jak wyłączę konsolę, to mi się całe nagrywanie wyłączy i dlatego nie chcę tego robić. Może wejdźmy do biblioteki. I tutaj będzie coś, że coś zakupiłem. Nie, jak widzicie, już mi się plus skończył. Na razie nie mam zamiaru kupować. Poczekam, aż oni naprawią to... Tego PSN-a, żebym wiedział, że za coś płacę, to żebym czuł, że za coś płacę. Kurwa. Nie wiem, o co tu chodzi. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Okej, w tym momencie przerywam nagrywanie i odpalę konsolę jeszcze raz, bo to jest śmiech na sali i ludzie płacą za tą usługę. Dobra, ZW. Okej, powracam po chwili.
właśnie zrestartowałem konsolę i jak widzimy tutaj się coś poprawiło, bo się włączyło. Zróbmy connection test. O, teraz już działa! Działa! Przed chwilą nie działało. Dobra, nic mi nie pokazał, tylko po prostu powiedział, no szkurwasz twarz. View Games i ja chcę Alien Rage, którego już wypożyczyłem. Jak mi ściągniecie dwa razy z konta Sony, to was kurwa do sądu podam. No i po co mi testujesz jeszcze raz? Nie zapamiętałaś? Sorry, że ja tak hejcę, ale no nie mogę. No nie mogę, po prostu nie mogę. Z tej, już bardziej z tej usługi, po prostu z PlayStation Now. O, i teraz ten. I teraz mogę dopiero zapłacić, czyli dobrze, nie skasowali mnie dwa razy. A teraz zobaczymy. Start game. Teraz zobaczymy, jak to chodzi. Click to select, click to start. Aha, bo nie było w ten, po prostu z tych stron. Bo wtedy nie było. W starych gierkach przecież nie było na starej konsoli tego touchpada. O, to nawet widzę, będę miał trofiki. To w sumie dobrze. I tak w to nie będę grał, to jest na 2 dni, a pogram z 10 czy tam z 15 minut. Sobie tutaj troszeczkę podgłoszę, mam nadzieję, że ten głośność z telewizora nie zakłóci, to znaczy nie będzie się dublowała z tym, że nie będę jej nagrywał podwójnie, bo tu na kompie też mi się przecież nagrywa, nie? Ale zobaczymy. Coś się wydarzyło. Wpisało mnie, czyli poszło. Dostałem wiadomość. Na Sonce Trójce, to co, na czwórce już mi nie pokazuje wiadomości? A może to jakaś nowa wiadomość, może to jest po prostu zbieg okoliczności i dostałem tą wiadomość teraz, przed chwilą. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, co oni nam tu przygotowali. CI Games. Ja to mam na Steamie, na PC-cie, także ja mam takie troszeczkę punkt odbicia. Wiem, jak to powinno wyglądać, wiem, jak to wygląda. Jak na razie to wygląda ładnie. Nie będę oszukiwał, nie? Nie będę ściemniał, będę mówił wszystko, jak jest. Press start. Dobra. Kurde, nie mam podłączonej kamery, bo wam pokazał. Jest lag, ale jest delikatny. Szczerze mówiąc, delikatny. Jestem teraz na kampanii i jadę. Na dół, na dół, na dół, na dół. Góra, 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 góra. Jedziemy z kampanią. Brutal. To bierzemy, że mnie giną, nie? To jest jakieś tam łatwe. No, jakieś lekkie przycięcia są, ale to takie delikatne, to możemy im wybaczyć, ale grafika od razu, ona nie wygląda tak jak na kompie czy coś w tym stylu. No i powiedzcie mi, czy nie ma tragedii, no bo nie ma, ale o kurwa, ja od razu bym wolał pudełko, płytę w pudełku, nawet kupić w zjebanej tej cyfrowej dystrybucji, której też próbuję się wystrzegać jak ognia, ale nie zawsze mi się to udaje i zdarza mi się czasami kupić coś w cyfrowej dystrybucji, ale streamować. Dobra, ja to mogę przyspieszyć, przecież nie będę tego oglądał. I dobra, i to jest strzelanka, shooter, czyli powinien być szybki, zobaczymy ten. Od razu mówię, że grafika wygląda jak na kompie na low. No naprawdę, to wygląda bardzo brzydko. Jak na tym. I dziwne jest sterowanie, bo tak jakby oni chyba systemowo chcieli przyspieszyć, żeby nie było laga. Bo tak jakby laga nie było, taki jest delikatny, ale dziwnie on tak nienaturalnie skręca. Tak jakby przyspieszał. No nie jest to płynne, nie jest to płynne, no zobaczcie jak to chodzi. Switch weapon. Dobra. Na pewno nie chciałbym skończyć, przechodzić gry w takiej grafice. Sprint, co? W,
takiej grafice, a do tego z takim sterowaniem, bo to nawet tak jak oni ostrzegają w niektórych gierkach przed epilepsją, to tutaj można dostać i się pożygać. No, ja chcę leciutko skręcić, a on mi za daleko idzie. Na żywca oni to jakoś przybustowali, przyspeedowali, żeby nie było widać lagów, ale to nie jest płynnie, no zobaczcie jak ja się wkręcam. Już, że to wygląda, że to szybko chodzi, ale to nie jest płynnie. On tak jakby skakał. Właśnie, teraz musimy wskoczyć. No ale widzimy, teksturki są. Ja nie wiem w ogóle jak to wyglądało na PlayStation 3, ja to po prostu wiem jak to na kompie wygląda. Tutaj nie ma połowy filtrów, efektów, no nic nie ma. Tutaj nie ma żadnego filtru i żadnego efektu. To jest tekstury w niskiej rozdzielczości. Nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, czy tak po prostu ta gra wygląda na PlayStation 3, to nie mogę za bardzo się wypowiedzieć. Gdzie ja mam teraz iść, bo ja nie pamiętam. Ja na kompie kawałek tam przeszedłem, ale żeby nie skłamać... O, dobra, otworzyło się. Da się grać, ale jest lekka katorga. Jeszcze zrobię coś takiego, że jeszcze postrzelam sobie. Jak to się przybliżało? Dobra, jedziemy dalej. Da się grać, powiem, że się da grać. Dostałem ciwo. Ciwo wpadło, schowaj się, kurwa, nie pamiętam jak tu się ten. Da się grać, ale powiem tak, o, nie za taką cenę, to powinno być za jakieś 50 groszy na 2 dni, moim zdaniem. Wątpię, że ktoś, że ta usługa przejdzie, że ludzie będą w to grali. Mam nadzieję, że ludzie nie są zaślepieni i zleją to sikiem prostym, tak samo jak zlali OnLive'a i to umrze śmiercią naturalną, jak najszybciej. Bo ja nie widzę, nie widzę przyszłości w takim graniu. No wyobrażacie sobie, nowe konsole wychodzą i nie dostajemy konsoli, tylko logujemy się na ten, na jakimś profilu, na w jakiejś chmurze i po prostu streamujemy wszystkie gierki. Nie, to nie przejdzie. Ta usługa na przykład moim zdaniem do jakichś RTS-ów, do jakichś japońskich starych RPG-ów by się przydała. Znaczy przydała, mogłaby, wtedy zdałaby robotę. Takich, które nie są dynamiczne i w których nie musimy tak szybko sterować, które nie są szybkie, bo da się grać, ale ogólnie jest, powiem tak, o, z tego co pamiętam na OnLive'ie, to tutaj jest lepiej, nie? Tam chyba była lepsza grafika, ale nie wiem, bo ja tam grałem na ten, na PC-cie. Znaczy grafika w porównaniu do 360 i tak była na tym OnLive'ie zubodzona, że tak powiem, ale tam były jakieś chyba większe lagi. Tutaj, no mówię, jest taki, czuć, że ten boost jest. Tak nienaturalnie to wszystko chodzi, tak jakby to klatkami skakało. Nie analogowo, tylko cyfrowo, jeśli wiecie o co mi chodzi. Dobra, i to by było na tyle, nie będę więcej kupował, zobaczyłem jak to działa. Byłem raz, wątpię, że kiedykolwiek tutaj powrócę. W Polsce nie wiem, kiedy usługa ruszy, szczerze, nie macie na co czekać. No po prostu coś takiego, nie wiem, po co... Po pierwsze, konsole, nowe konsole się kupuje po to, żeby grać w nowe gierki, a nie płacić, o, no zobaczcie jak to skacze, a nie żeby płacić ten, żeby, kurwa. No, nie, a wyobraźcie sobie teraz na necie, ja nie wiem czy tu jest multiplayer, właśnie jeszcze póki jestem, to może sprawdzę czy tu jest start. Kurwa, exit, właśnie mi przeskoczyło, exit to main menu. Zobaczmy, czy to jest multiplayer, bo na przykład grać w multi... nie ma multiplayera, nie ma. Dobra, no to wychodzimy do gierki, zamknij, wyświetl. O, co to jest? Aha! Jestem teraz niby na swoim PlayStation 3. Taki myk. Dawno tutaj nie byłem, dawno tego nie widziałem, no to jest... Dość dawno. Taki myk to jest, dobra. Jak to się zamyka? Zamknij grę. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. To był PlayStation Now. Narka.